Witajcie. Chciałbym Was zaprosić na wstęp do nauki programowania. Dlaczego wstęp, a nie od razu jakaś nauka? Jak zauważyliście, na moim kanale jest już kilka kursów właśnie z różnymi językami programowania. Jednak robiąc je oraz planując kolejne, doszedłem do wniosku, że masa rzeczy, zwłaszcza kiedy zaczynamy tę naukę, po prostu się powtarza, jest wspólna. Zresztą to nie jest nic nowego, jednak pomyślałem, że warto zrobić taki materiał, taką miniserię, która przygotuje Was do poznawania języka programowania w ogóle jakiegokolwiek. Tym bardziej, że jeżeli zaczynamy się uczyć się programowania, to może wszystko wydaje się nowe, ale kiedy w procesie rozwijania się tutaj w tej sferze takiej informatycznej, programistycznej, bierzemy kolejny język, bo tak będzie, kolejną jakąś technologię, kolejny język, to zobaczymy, że masa rzeczy jest bardzo podobna. Może nie tyle w zapisie, bo czymś te wszystkie języki, technologie się różnią, ale w sposobie myślenia, w sposobie konstruowania pewnych rozwiązań oraz w tym, co nam te języki oferują. W ostateczności one wszystkie próbują tylko stworzyć taką przestrzeń, w której ja będę mógł porozumieć się z procesorem i wydać mu jakieś polecenia, a procesory są cały czas takie same co do pewnej idei. Zatem, Musi być ogromna, duża przestrzeń wspólna. I właśnie o tym, co łączy wszystkie języki, zwłaszcza kiedy zaczynamy się ich uczyć, o tym chcę Wam opowiedzieć i być może będzie to dobry początek do nauki programowania. Zapraszam, skorzystajcie już w tym odcinku, kilka rzeczy opowiem. Zapewne pragnienie programowania zrodziło się wtedy, kiedy na przykład zagraliście w jakąś wspaniałą grę albo widzieliście jakąś super aplikację i pomyśleliście: Wow! Ale mam 500 pomysłów jeszcze lepszych niż to, co tutaj widziałem. Muszę coś tu zmienić, dodać. No tak, ale wtedy się okazało, że najczęściej trzeba być programistą, żeby to zrobić. No i wtedy ja też będę programistą. Tak mogło się zacząć to pragnienie, ewentualnie przyszedł szef i wam kazał. Chciałbym wam teraz powiedzieć, czym w zasadzie jest programowanie. Dosyć prosta sprawa, w takim ogólnym ujęciu. Mamy sprzęt po lewej, mamy użytkownika, który cieszy się programem po prawej. W środku mamy program. Podzieliłem go specjalnie na takie dwie części, może nie jest jakoś bardzo potrzebne teraz, ale przy okazji pewne terminy się utrwalą. Widzicie, że tylko jakąś część programu tutaj widzi nasz użytkownik, ona jest tutaj z tym okiem, to jest ta część, którą chcemy, żeby widział użytkownik. Powiedzmy, że nazywamy ją interfejsem użytkownika, czyli taką częścią programu, która się wizualizuje przed użytkownikiem i pozwala mu za pomocą różnych urządzeń. No i jego zmysłów, jak choćby wzroku czy słuchu, komunikować się z całą tą naszą aplikacją. No, ale to oczywiście nie oznacza, że to, co widzi użytkownik, to jest wszystko. Jest jakaś spora część tego programu, o której istnieniu nie zdaje sobie użytkownik sprawy, o tych wszystkich mechanizmach, które sprawiają, że dana aplikacja robi to, co robi. No i nie musi wiedzieć. Co musi jednak wiedzieć programista, to to, jak cały taki program utworzyć, jak podzielić, jak zaprojektować. I on to wszystko robi. Sterując tym sprzętem, wydając mu pewne polecenia. Później ten sprzęt wykonuje te nasze polecenia i to, co robi, wizualizuje, i o to też my musimy zadbać, co on mu tam zwizualizuje dla użytkownika. Proces programowania zatem wpisuje się o gdzieś tutaj. I polega w głównej mierze na opanowaniu języków programowania. Oczywiście, nawet jeden wystarczy, ale, jak już wspomniałem, Najczęściej uczymy się kilku, jeden gdzieś tam wybieramy jako taki język kluczowy, ale znajomość kilku czy ogólnie pewnych technologii związanych z programowaniem jest po prostu dzisiaj niezbędna. Rzadko zdarza się, że posiadanie umiejętności z jednego języka całkowicie wystarcza. Język programowania jest to taki specjalny kod. Kod zapisywany w zasadzie w trybie tekstowym, czyli można by powiedzieć, że jest to ciąg napisów, ale sformalizowany, to znaczy bardzo jasno sprecyzowany, mający swoje reguły, gramatykę, słówka i tak dalej. W pewnym sensie przypomina języki naturalne, z tym, że tak jak to tutaj troszkę symbolicznie pokazałem, język naturalny może opisać wszystko, co mu się podoba, tutaj te strzałki wszędzie dookoła, i to jeszcze w przedziwny sposób, jest taki bardzo. Elastyczny i w zasadzie służy do wszystkiego, natomiast język programowania jest raczej jednoznaczny, bardzo mocno sformalizowany. Jeżeli coś tam sobie zaszalejemy, to po prostu może nie zadziałać. No i obsługuje procesor, obsługuje komputer, zatem jest zawężony tylko do pewnej formy komunikacji komunikacji z maszyną, co wcale nie oznacza, że czyni go to ubogim, ponieważ jak obserwujemy, co nam może maszyna zwirtualizować, jakie światy stworzyć, jakie programy zrobić i jak ożywić to nasze życie, chociażby takie społeczne czy zawodowe, no to domyślamy się, że nawet tak pozornie zawężony język tylko do tego wymiaru technicznego i tak stwarza niesamowite możliwości. A jakie mamy języki? C, C Sharp ten C z krzyżykiem, Java, PHP, Python, Javascript. Wypisałem tych kilka, które na pewno znajdziecie, bo są bardzo popularne, ale to naprawdę nie są wszystkie. Tych języków jest ogrom, mają różne zastosowania, są trochę niszowe, trochę bardziej profesjonalne, trochę częściej używane przez taką grupę programistów albo inną. Tak naprawdę to, do czego służy język, to jest jeszcze temat na następne nasze spotkania. Tutaj chciałem Wam powiedzieć, iż wszystkie te języki, kiedy zaczynamy się uczyć, mają bardzo wiele elementów wspólnych. I właśnie tym wspólnym elementom poświęcę następne odcinki tej miniserii. Już teraz na nie serdecznie zapraszam. No i cześć.